Cole Palmer po transferze do Chelsea zalicza absolutny sezon życia. Co prawda, nie wszyscy jego koledzy są z tego powodu zadowoleni, ale to już nie jest nasz problem. My dziś przesymulujemy sobie całą jego karierę, sprawdzając, czy może pozostanie wierny Chelsea, albo też zamieni się w piłkarskiego obierze świata. Mam nadzieję, że to drugie, po ostatnim odcinku, w którym Nikola Zalewski był wierny Romie aż do samego końca, dziś, no chętnie pozwiedzałbym Europę. Zresztą, wiem, że wy także, bo czytam wasze komentarze, zatem dajemy sobie limit 10 lat w jednym klubie. Jeżeli do tego momentu Palmer samemu nie zmieni klubu, no to troszeczkę mu w tym wszystkim pomożemy. A wy w komentarzach już teraz możecie dać znać, jaki kolejny odcinek z tej serii chcielibyście zobaczyć. No i oczywiście, jeśli chcecie więcej takich odcinków, subskrybujcie i lajkujcie. Zatem dziś napiszemy alternatywną historię młodego Anglika. Ale a propos historii, no bo może tego o mnie nie wiecie, ale ten temat naprawdę mnie interesuje. Podcasty historyczne, filmy, gry, to są rzeczy, na które poświęcam naprawdę dużo czasu. Oczywiście poza piłką nożną. I dlatego mega cieszę się, że partnerem tego odcinka jest gra World of Warships, która, co istotne, jest grą free to play. A oferuje wam ocean nieskończonych możliwości. Słuchajcie, możecie wybierać spośród setek statków spod 13 bander, które pozwalają wam wcielić się w rolę kapitanów i przeprowadzać na przykład takie akcje, którymi możecie cieszyć się samemu albo ze znajomymi, bo gra ma naprawdę fajnie rozbudowany system społecznościowy. W dodatku oferuje 5 klas statków zaprojektowanych, co jest w ogóle, uważam, mega fajne, w oparciu o prawdziwe projekty z pierwszej połowy XX wieku. Do tego świetna grafika, no bo sami zobaczcie, to naprawdę świetnie wygląda, więc serio, nie będziecie się nudzić. A teraz jeszcze, jeśli nie próbowaliście, macie dostęp do mega bonusu na start o wartości 25 euro. Sprawa jest prosta, w opisie jest link, rejestrujesz się używając kodu Warships, no i odblokowujesz ten bonus, w którego skład wchodzi 500 dublonów, 7 dni konta premium, 2 miliony kredytów, statek czwartego poziomu i kapitan z 6 perkami. Zatem jest to idealna okazja, żeby zacząć, tym bardziej, że jak wspominałem wcześniej, jest to gra free to play. Uważam, że to, jak ona wygląda, to jak dodawana jest cały czas zawartość, przy tym, że jest to darmowy produkt, naprawdę robi wrażenie. Zresztą, sprawdź samemu. Wszystkie szczegóły na dole w opisie. No to zobaczmy sobie, jak wygląda Cole Palmer na początku tego sezonu. Nie znamy jego oceny ogólnej, wykazuje wielki potencjał, 21 lat. Ciekawy jestem, bo to jest ten sezon, który trwa obecnie, więc zobaczymy, ile do tego momentu Anglik będzie w stanie zdobyć goli, bo może być tak, że on w tej Chelsea to w ogóle się nie załapie na granie. Ja w tę historię nie mam zamiaru na razie ingerować, więc może być tak, że ten wirtualny start kariery będzie zdecydowanie bardziej powolny, ale o tym wszystkim przekonamy się za chwilę. Na razie wiemy, że mamy 1 września 2023 roku, więc jest to doskonała okazja, po pierwsze, żeby zobaczyć ocenę ogólną Cole'a Palmera, po drugie, co chyba bardziej istotne, zobaczyć, czy on cały czas jest piłkarzem Chelsea. Tak jest, 77 oceny ogólnej na start, no i gra w Chelsea. I to gra, bo wystąpił w dotychczasowych 3 spotkaniach, w jednym zdobył bramkę, więc okej, fajnie, że ma miejsce w składzie, no bo dzięki temu będzie miał wyższą ocenę ogólną i dzięki temu, mam nadzieję, szybko albo zacznie strzelać, albo odejdzie z tego zespołu. No gdybym miał być szczery, wolę to drugie, no bo to będzie zdecydowanie ciekawsze dla serii. Co istotne, przedzierając się przez ten sezon, widzimy, że Nicholas Jackson został zawodnikiem miesiąca. Tam chyba nam jeszcze mignął Malen, co oznacza z jednej strony, że Palmer ma komu podawać, ale z drugiej, że może stracił miejsce w składzie, no zaraz się o tym wszystkim przekonamy. To co istotne, no ta Chelsea jest aktywna na rynku transferowym, no ale tych pieniędzy też skądś potrzebowali, więc pytanie, czy Anglik cały czas jest w zespole z Londynu. Choć nie tylko piłka nożna klubowa będzie nas tutaj interesowała, no bo przecież mamy reprezentację i pytanie, czy zostanie on powołany. Jak na razie patrzymy na to, gdzie jest Chelsea, bo nasze Fulham było tutaj 8, to naprawdę niezły wynik, a Chelsea na miejscu 4 nad Newcastle, Arsenalem, Manchesterem United. Ciekawy rezultat ekipy, w której Anglik cały czas grał. W tym momencie wyceniany na 23 miliony funtów, czyli chyba połowę tego, co Chelsea za niego zapłaciła, mam takie wrażenie. Natomiast rozwinął się, ma już 79 oceny ogólnej, no a nas interesuje jego sezon w Premier League i Cole Palmer w 27 spotkaniach zdobył 10 goli i zaliczył
zaliczył 5 asyst. Co prawda połowa tego, co zrobił na tym etapie sezonu tak naprawdę, ale nie zmienia to faktu, że mimo przyjścia Malena, mimo obecności Jacksona, mimo transferu Marco Royce'a do Chelsea, czy też no 19 spotkań zagranych przez Nkunku, to Cole Palmer był najlepszym strzelcem swojej drużyny i drugim najlepszym asystentem. No to był naprawdę dobry sezon. Aczkolwiek to, jak ta Chelsea była czwarta, tak marnie strzelając, to jest kawał zagadki, ale z drugiej strony no ogólnie mam wrażenie, że trochę mało bramek padało w tej lidze, choć najlepszy strzelec sezonu ma 28 trafień, więc nie najgorzej. Erling Haaland 20 goli. No nic. Jedno jest pewne. Chelsea powraca do Ligi Mistrzów. No i tam Palmer będzie mógł się zweryfikować, jeśli chodzi o Europę. No jest to dziwna kariera. Tottenham wygrywa trofeum w pierwszym sezonie. Coś tutaj nie jestem w stanie w to wszystko uwierzyć. A sezon drugi rozpoczniemy sobie oczywiście od sprawdzenia sytuacji transferowej Cole'a Palmera. Czy zostanie on w Chelsea, czy też nie? Jestem naprawdę ciekawy, bo to jest na tyle niski overall, że nie zdziwiłbym się, jeżeli no Chelsea by go tutaj sprzedała. Zatem sprawdzamy sobie centrum transferowe i Palmer cały czas gra dla The Blues, cały czas 79 oceny ogólnej, cały czas mniej więcej taka sama wartość tego zawodnika, nie są chętni by go wypożyczyć, no nie jest to nic dziwnego, ale zawsze warto sprawdzić. A jeśli chodzi o jego towarzystwo na ten sezon, to też zobaczmy, czy kogoś sprowadzili mu jeszcze do pomocy w ataku. No nie widzę tutaj jakiegoś takiego nazwiska niesamowitego. Czy jest jakiś konkurent, który mógłby go ze składu wyrzucić? Pojawia się Gavi, okej. I poza tym, no nie, to są wszystko zawodnicy, których już do tej pory widzieliśmy. A w obronie chyba też bez większych zmian, chociaż jest Reinildo. No ale tak to wygląda, to mniej więcej w sposób, który kojarzyliśmy z naszej rzeczywistości. Albo może inaczej, z poprzedniego sezonu. No bo przecież ani Marco Royce, ani Malen no, w naszej rzeczywistości nie są piłkarzami Chelsea. Tymczasem czekamy na kolejny sezon, bo przecież będzie to jego debiutancki sezon, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, oczywiście w barwach Chelsea. Okej, no to sprawdźmy to. Mamy czerwiec i czy w finale Ligi Mistrzów zobaczymy Chelsea? Zaraz się o tym przekonamy. Najpierw sprawdźmy Ligę Angielską. Powoli wspinamy się do góry i widzimy, że Chelsea zalicza spadek. Wypada poza Champions League. Arsenal i Manchester United zdecydowanie lepsze sezony niż w zeszłym roku. Liverpool wygrywa ligę. Jeśli chodzi o europejskie rozgrywki, to zaraz zobaczymy. Na razie puchary krajowe. Tu niespodziewanie, w ogóle w finale było nasze Fulham i graliśmy z Bristol. Ciekawe. Tymczasem Liga Mistrzów, finale Napoli-Barcelona, czyli finał imienia Diego Armando Maradony, a Chelsea odpadła z Napoli w 1/8. Zatem już próżno szukać ich w Lidze Europy, no bo wiadomo, że tam nie spadli. A Cole Palmer, jak on wygląda? No bo w końcu on jest bohaterem tej serii. Cały czas jest piłkarzem Chelsea. Widzimy rozwój, 80 oceny ogólnej, więc naprawdę powoli, powoli, ale wspina się po tych szczeblach overalla. Już teraz warty, no, około tych 30 milionów funtów. Cały czas nie chcą go wypożyczyć. Natomiast zobaczmy, jak wyglądał jego sezon. Widzimy, że zdecydowanie bardziej spłaszczona tabela strzelców, ale odebrało mi mowę dlatego, że w topowej piątce nie ma nikogo z Liverpoolu, który to wygrał ligę. No dobrze, ale zostawmy już ten Liverpool. Skupmy się na The Blues i w Chelsea. Najlepszym strzelcem był Nicklas Jackson, potem Marco Royce, Cole Palmer. Dużo gorszy sezon. 6 bramek, 5 asyst. Co prawda średnio na poziomie 7-0. W zeszłym sezonie to było 6-8 albo 6,9. Natomiast mniej też spotkań rozegranych przez niego. Zobaczcie, no schodząc tutaj, no to naprawdę było paru zawodników, którzy zagrali przed nim. Pytanie też, jak wyglądało to z jego perspektywy w Lidze Mistrzów. I tutaj Cole Palmer zagrał w 3 spotkaniach, nie wnosząc absolutnie nic do gry swojego zespołu. No, ciekawy jestem, bo przyznam szczerze, po takim sezonie nie zdziwiłbym się, gdyby ten piłkarz chciał odejść. Oczywiście, na razie nie mamy na to najmniejszego wpływu, ale zobaczymy, czy może znajdzie to odzwierciedlenie w grze. Ciekawy jestem. Pochettino został menadżerem miesiąca. Dosyć to intrygujące, biorąc pod uwagę, że 4 punktów zabrakło im do topowej czwórki. Z drugiej strony, mogło być też tak, że na przykład w ogóle nie awansowaliby do żadnych europejskich pucharów. Tego nie wiemy, tego się nie dowiemy. Skupmy się już na sezonie numer 3. Sezonie, który Cole Palmer będzie rozpoczynał jako piłkarz Chelsea. Piłkarz oceniony na 83. Warto oczywiście coraz więcej, ale mnie jeszcze interesuje, jak ogólnie będzie wyglądała cała ekipa The Blues. Czy są tu jakieś transfery? Już widzimy jeden, które pomogą im walczyć z powrotem o chociażby to top 4. No i zobaczcie, Karim Adeyemi, kolejny transfer z BVB. Czy on zastąpi Royce'a? Tak jest. Nie widzimy Marco Royce'a. Jest też w ogóle z BVB Malen, więc naprawdę mocno stamtąd czerpią, jeśli chodzi o transfery. Ale co ciekawe, zobaczcie, ja nie wiedziałem o tym, że Malen ma pozycję PP. Taką samą jak Cole Palmer.
Palmer, więc tutaj, jeszcze biorąc pod uwagę cechy, ocenę ogólną, tak naprawdę wszystko jest po stronie Holendra. Na miejscu Palmera to nie wiem, czy bym się nie zawijał, bo jeszcze tu jest Madueke. No tak średnio to wygląda z perspektywy Anglika. O proszę, nie chodzi o Wuskowicza, tylko chodzi o Antonio Rüdigera, który powrócił do Chelsea. Ciekawy transfer, zostało tutaj jeszcze dwóch bramkarzy, Dorde Petrovic oraz Robert Sanchez. Ten ziomal się fajnie rozwija, to pamiętamy z odcinka, w którym wygrywaliśmy Ligę Mistrzów najstarszym klubem świata, ale teraz już nie o tym. Teraz czekamy na kolejny sezon zmagań Cola Palmera. Tym razem Chelsea w Lidze Europy? No i może pierwsze trofeum w trzecim sezonie, no bo w sumie jak na razie gablota Cola Palmera po transferze do Londynu jest pusta. No to sprawdźmy to, bo jesteśmy już na końcu naszego trzeciego sezonu. Sezonu, w którym nasze Fulham spada, ale to nie jest problem. Szybko się stąd zawiniemy. Bardziej martwiłbym się na miejscu Newcastle, które zajęło miejsce 14. Chelsea, no złośliwi powiedzieliby, że spada na należne im 10, ale ja do złośliwych nie należę. Ja tutaj jestem po to, żeby śledzić losy Cola Palmera i ciekawy jestem, co się tam wydarzyło, bo i naprawdę pakę mieli solidną. Już tak zupełnie poważnie, to jest bardzo dziwny sezon. Aston Villa z nienacka wpada na 4. miejsce. Oczywiście, my wiemy, że to jest mocny zespół w naszej rzeczywistości, ale tutaj chyba po raz pierwszy jest w top 4. FA Cup wygrywa City, Carabao wygrywa City, Ligę Mistrzów wygrywa, no jeszcze nie City i na pewno nie City, bo Real Madrid gra z Bayerem Leverkusen w finale, Arsenal odpadł w półfinale z Leverkusen właśnie, Barcelona w El Clasico w półfinale, awaj! No to musiało boleć kibiców z Katalonii. Tymczasem Ligę Europy wygrywa Chelsea, zatem po raz pierwszy do swojej gabloty Cole Palmer wkłada trofeum jako piłkarz The Blues i co istotne, gra dalej w Lidze Mistrzów. To jest naprawdę dobra informacja dla tej serii. Pytanie tylko, czy dla Cola Palmera, czy on cały czas gra dla Chelsea? Tak jest, i ma już 82 oceny ogólnej. Fajnie, że on naprawdę wdrapuje się na te wyższe levele dosyć regularnie. Ale zobaczmy, czy w ogóle gra, bo to wcale nie jest powiedziane, że tak to wygląda. Szukamy Cola Palmera i w tym sezonie w Lidze Angielskiej zaledwie 16 spotkań. Dwie asysty, nie, jedna asysta, dwie bramki, no ale to na pewno nie jest wymiar, w którym on chce uczestniczyć w tych meczach. Warto zauważyć, że na tej samej pozycji Malen zagrał 18 razy, Madueke tyle samo co Palmer, a zdobył 6 bramek, zaliczył dwie asysty. No nieciekawie to wygląda z punktu widzenia Palmera, a Royce tutaj jest, ale to jest pewnie jego ostatni sezon w karierze, dlatego nam go nie pokazywało w transferach. No ale jest jeszcze ta Liga Europy, może tam Palmer poprowadził ich wszystkich do zwycięstwa? No tak. Średnio bym powiedział. No i jesteśmy już we wrześniu 2026 roku. We wrześniu oczywiście po to, żeby przejrzeć sobie stan Cola Palmera i londyńskiej Chelsea. Oczywiście muszę go tutaj dodać, no bo pozostając w Londynie zostaliśmy trenerem West Hamu. Tymczasem widzimy, że Palmer cały czas w Chelsea jest. Pytanie, czy zmieniła mu się może konkurencja? Nie, jest Malen, jest Madueke. No jest w ogóle Hakim Ziyech, którego ja tutaj trochę lekceważę, a to jest ta sama pozycja. No więc no, zobaczymy, jak się to poukłada. W ogóle The Blues zostają z jednym bramkarzem, jak na komputer, bardzo odważnie. No to co? Zobaczmy, jak to wyglądało. Czy Chelsea powraca do top 4? Nie, jest na miejscu 11. No tego to się absolutnie nie spodziewałem. West Ham, w którym tylko siedzimy, nic nie robimy, jest na miejscu 8. Topowa czwórka, widzicie jak wygląda? FA Cup wygrywa Brighton, Carabao Cup zgarnia Liverpool. Chelsea, co prawda, wygrywa trofeum w tym sezonie i tego zabrać im nie możemy, bo Super Puchar Europy pada łupem The Blues, czyli Cole Palmer dokłada kolejne trofeum do swojej gabloty. Pytanie, jak wyglądało to w Lidze Mistrzów w tym sezonie i ich tutaj nie widzę. Spadli do Ligi Europy, której nie obronili. No i tu znów szukamy Chelsea, ćwierćfinał, porażka z Porto. Ale indywidualnie to był naprawdę dobry sezon dla Cola Palmera, 84 oceny ogólnej, czyli plus 2 zaliczył na przestrzeni tegorocznych rozgrywek. No i ciekawy jestem bardzo, czy... Jezus Maria, Erling Haaland 40 goli, co to jest za po prostu potwór. No ale ciekawy jestem, czy ta ocena Cola Palmera poparta jest występami, no więcej w tym roku. 22 mecze, 7 bramek, 3 asysty, no jest to najlepszy od 3 sezonów tego zawodnika. W Lidze Europy wyszedł dwukrotnie na boisko, zdobywając jedną bramkę, no ale wcześniej w sumie była Liga Mistrzów, więc sprawdźmy to i tam Cole Palmer zagrał 2 razy. No i patrząc po ocenach, nie są to mecze, które będzie wspominał z rozrzewnieniem. Kurczę, no ciekawie to wygląda, bo widać, że ta gra jakoś tym Palmerem rotuje, coś tam się z nim dzieje, natomiast jest progres, ale trochę takiego wyraźnego przeskoku albo odejścia nie ma. 2027 rok, mimo że to w sumie nie jest jakiś mega
odległy termin, to brzmi mega futurystycznie. Pytanie, jak wygląda to w przypadku Cola Palmera? Zobaczmy sobie najpierw, czy on gra w tej Chelsea i gra w Chelsea. Zobaczmy, jaką ma zatem konkurencję. Albo inaczej, jakich ma kolegów w zespole. Chociaż patrząc na to, jak oni tam podchodzą do siebie, to jednak raczej konkurencja. W ataku nie zmienia się za bardzo nic, poza tym, że pojawia się tutaj jakiś regen. I to już może być regen Nkunku? Nie, no Nkunku przeszedł do Leverkusen po prostu. Ciekawe, no to co to może być? Benzema? Albo Griezmann może? No nieważne w tym momencie. Tu skupiamy się na Palmerze. Adeyemi zajmuje lewą stronę. Noni Madueke zostaje w Chelsea. Palmer jest, to wiemy. Tak samo Malen jest tutaj cały czas. Nikogo nowego, ciekawego nie widzę. Ale jest to, w ogóle teraz sobie uświadamiam, pierwszy od chyba 2 lat sezon po raz kolejny bez europejskiej piłki w wykonaniu The Blues. No bo przecież ostatnio zagwarantowali to sobie Ligą Europy, a teraz no ani Ligi Europy, ani Ligi Mistrzów, no nic nie będzie. Nie będzie niczego. Sprawdźmy tego Palmera. 84 oceny ogólnej, więc tu nic się nie zmienia. Wypożyczyć też go nie chcą. Z ligi nie spadają, więc sprzedawać go nie muszą. Natomiast oj, będzie upgrade. Chelsea, jaki postęp. Trzecie miejsce po 2 sezonach dramatycznych występów. Jest 3. lokata, więc naprawdę solidnie. FA Cup niezdobyte, Carabao niezdobyte, no ale to były naprawdę dobre zawody w wykonaniu wszystkich piłkarzy The Blues, między innymi Karim Adeyemi, wyróżniony tutaj wśród 5 najlepszych strzelców, czyli bardzo ciekawie. No i patrzymy sobie na Chelsea, szukamy Palmera, 31 spotkań, czyli wygrał miejsce w składzie, zdobył 8 goli, zaliczył 3 asysty, czyli cały czas nie przebija tego pierwszego, najlepszego swojego sezonu. Ciekawy jestem, czy to jest wróżba i może to będzie taki, wiecie, one season wonder w naszej rzeczywistości i potem obniży loty. No, zobaczymy. Na razie tutaj na pewno jest ciekawie dla serii, bo wygrywa on miejsce w składzie i wyraźnie robi to chociażby z Madueke, który zagrał w 18 spotkaniach, zdobywając 1 bramkę, 1 asystę. Ale Malen chyba odszedł. Tak jak mi się wydaje, to nie ma Holendra, bo nie mogłem go tam znaleźć. Zobaczmy zresztą. Tu się nic nie zmieniło, poza overallem tego młodziaka. Tak jest, nie ma tutaj Malena, więc dzięki temu Palmer dużo więcej szans dostał. No, ale może Holender był problemem tej drużyny, no bo słuchajcie, jakby no z nim w składzie wiemy, jak to wyglądało. A tak? Palmer i reszta już zacierają ręce, czekając na przyszły sezon, który będzie to sezonem z Ligą Mistrzów. Kolejny sezon rozpoczynamy od sprawdzenia statystyk, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy, ale Palmer cały czas nie jest powoływany na kadrę, więc no, co mogę powiedzieć poza tym, że unlucky. No i może, słuchajcie, ten brak powołania zmotywuje Cola Palmera do zmiany zespołu, nie? Nie zmienia zespołu, nie zmienia oceny ogólnej i zasadniczo za bardzo nie zmienia nam się na razie Chelsea, wychodząc prawdopodobnie z założenia, że skoro zeszły sezon był tak dobry, to może w tym nie róbmy transferów. No, tak to wygląda. Jest tylko jeden sposób, by przekonać się, czy ta taktyka się sprawdzi, ale nie będę was oszukiwał. No, liczyłem, że po tych 5 latach, no to jednak będziemy mieli tutaj jakąś zmianę klubu. To co, sezon mistrzowski Chelsea? Czy to był ten sezon? Nie. Ale był to kolejny rok z rzędu, w którym The Blues utrzymują się w top 4, a Brighton zajmuje 3. miejsce w Premier League. Wow! No ale dobra, bo to nie jedyne rozgrywki, które przecież nas interesują. FA Cup nie dla Chelsea, Carabao Cup nie dla Chelsea, Liga Mistrzów nie dla Chelsea, która odpada w ćwierćfinale z BVB, ale ćwierćfinał to chyba najlepszy wynik w tym odcinku. A swoją drogą, ten Gavi był w Chelsea chyba strasznie krótko, już teraz jest piłkarzem Romy. Jakoś to tak błyskawicznie się potoczyło. Ale wiecie, kto też nie będzie piłkarzem Chelsea w przyszłym sezonie? Cole Palmer, bo widzimy, że podpisał on umowę z Bayernem Monachium, albo został kupiony. Musimy zobaczyć, jak do tego doszło. I przy okazji też możecie razem ze mną prześledzić największe transfery w 2008 i 2009 roku w tych oknach transferowych. Szukam Palmera i zastanawiam się, czy on w ogóle będzie tutaj uwzględniony, w sensie, czy on w ogóle przeszedł za pieniądze, bo może był to po prostu wolny transfer i skończył mu się kontrakt. Widzimy, że Smith z Bayernu do Chelsea, ale nas interesuje ruch w drugą stronę, z Chelsea do Bayernu. Jest Chelsea do Gladbach, ale niestety Palmera znaleźć tutaj nigdzie nie mogę, no chyba, że jeszcze po klubie nam się to uda, no bo po dacie nie dało rady. No spróbujemy albo po klubie, albo po... no nie, po klubie
klubie też nie możemy. Ale stop, przecież mam na to inny sposób. Przecież zawsze mogę zostać menadżerem Chelsea i sprawdzić to wszystko od środka. Co też pozwoli nam dogłębnie sprawdzić statystyki. Zatem zobaczmy, jak to wyglądało w przypadku Palmera. Powtarza on swój najlepszy sezon w tym odcinku. 10 trafień, 7 asyst, choć oczywiście w Premier League troszkę gorzej, bo to jest 7-6, jeśli chodzi o Ligę Angielską, ale widzimy, że w Lidze Mistrzów w końcu pograł troszkę lepiej. I biorąc pod uwagę, że nie wygasał mu kontrakt, jak widzicie, to do Bayernu Monachium odchodzi on po prostu za pieniądze. Jakie? Tego nie wiemy. I nowy sezon niestety także nie daje nam odpowiedzi na te pytania, ale to nie jest jakiś wielki problem. Najważniejsze jest to, że w pełni organicznie, bez mojego wpływu, Cole Palmer zmienia zespół i to na naprawdę nie byle jaki. Harry Kane, on tutaj jeszcze jest, ale widzimy, że ocena ogólna spada no wraz z wiekiem. No i tutaj En-Nesyri bardzo możliwe, że jest nawet numerem 1. Jeśli chodzi o pomocników, no to tutaj, jeśli chodzi o tych najwyżej ocenionych, jest oczywiście Jamal Musiala, 26 lat, 93 oceny ogólnej. To byłby ciekawy odcinek, żeby sprawdzić, jak rozwijałby się w FIFA, no ale przede wszystkim mamy tutaj tego Cole'a Palmera, jest Jeremy Pino, Malik Tillman, który też bardzo fajnie się tutaj porozwijał, ale zobaczcie, że jako prawego pomocnika mamy jeszcze tylko Yusufa tutaj i no Palmer powinien według tego, co tutaj widać, bez problemu móc zagrać cały sezon jako numer 1. Pierwszy sezon Cole'a Palmera w Bayernie Monachium dobiegł końca. W Bayernie Monachium, który nie zdobył mistrzostwa Niemiec, ulegając Bayerowi Leverkusen. Ja nie wiem, co się w tej Bundeslidze działo, ale pamiętajmy o tym, że aptekarze zdobyli w tej karierze już Ligę Mistrzów. Widzieliście finał, ja wiem, że ten finał oni wygrali, więc no, ciekawie, bo tutaj mogła być cały czas dominacja, o której my nie wiemy. Wiemy natomiast, że na naszej lewej obronie gra cały czas Kamiński, który rozwinął się do 82. Ja go tu nie umieściłem, to jest wybór gry, która swoją drogą na przykład Kaselsa tu nie dała, to nieistotne, ale ciekawe, że Kamyk tutaj cały czas jest. Jeśli ktoś chce zobaczyć jego dużo większe możliwości, polecam moją karierę Rakowem na kanale Koza Manager. No, tam wycisnąłem z niego więcej niż te 82 overola i wydaje mi się, że tam to wyglądało naprawdę fajnie, ale to nieważne. Ważny jest Cole Palmer, który oczywiście w Bayernie jest. Swoją drogą dostał 7, to naprawdę duże wyróżnienie. Najlepszym strzelcem ligi w ogóle został Duarte z Bayernu, więc może Palmer będzie miał dużo asyst. Zobaczmy. Bayern Monachium. Cole Palmer zagrał w 31 spotkaniach, czyli praktycznie ligowy komplet, no ale do tego dołożył 2 bramki i 5 asyst tylko. W Lidze Mistrzów 2 asysty, ale patrząc na to, że mamy tu maksymalnie 6 spotkań, to albo Bayern z grupy nie wyszedł, albo spadł do Ligi Europy. Znaczy to, że nie wyszedł na pewno, tylko pytanie, co się z nim wydarzyło dalej. Jedno jest pewne, nie udało się wygrać Bawarczykom pokalu. Bayer Leverkusen swoją drogą może zaraz zdobyć kolejną Ligę Mistrzów. No dobra, ale zobaczmy, co z tym Bayernem Monachium. To było 4. miejsce w grupie, 0 zwycięstw. Wow! Do tego się nie spodziewałem, a mamy jeszcze, słuchajcie, reprezentację Anglii, ale mistrzostwa chyba się jeszcze nie zaczęły, więc nie wiemy, czy został powołany Palmer, czy też nie. Albo nie dowiemy się wcale, albo dowiemy się już w przyszłym sezonie. Zatem rozpoczynając kolejny sezon, chcemy zobaczyć te mistrzostwa świata. Czy Anglia powołała Cole'a Palmera? I chyba nie wydarzyło się to. Tak jest, jest Edin Nketiah, jest Ealing Junior, a Cole'a Palmera nie ma. Nie powołali w ogóle żadnego prawego pomocnika. Ciekawe. Stop, zatrzymać ten odcinek. Polska zdobyła mistrzostwo świata? No na to wychodzi, w sensie zniknęły nam te mistrzostwa już tutaj, bo jakby po tym, jak one się skończą, no ale to wychodzi na to, że Polska wygrała mundial. Jak? W sensie ja się bardzo cieszę, wy mnie nie zrozumcie źle. Natomiast to ostatnia rzecz, której bym się spodziewał, robiąc ten odcinek. Na ataku mamy Markwińskiego z Kowalczykiem. Kowalczyk to jest raczej regen Lewandowskiego. No, przed państwem mistrzowie świata z 2030 roku. Wow! To niespodziewany dodatek do kariery Cole'a Palmera. Cole'a Palmera, który cały czas gra w Bayernie Monachium, który nie chce go wypożyczyć. To raczej nic dziwnego. A sami Bawarczycy, mam wrażenie, że zaczęli się tutaj zbroić, bo mają Duarte, który nie zdziwiłbym się, gdyby był kimś w stylu Cristiano Ronaldo. Nie mają już za to Harry'ego Kane'a, który prawdopodobnie karierę zakończył. Tymczasem Musiala, Pino, te nazwiska już znamy. Nie pojawia się tu żaden nowy prawy pomocnik, więc
za Palmera, to dobrze. A obrony nie pamiętam na tyle, żeby móc ją jakkolwiek tutaj ocenić. I też a propos ocen, na razie zupełnie nie wiem, co zrobić z tym Palmerem. W sensie, no zdobył chłop Ligę Europy. Raz. Zdobył Super Puchar Europy i poza tym, no to tak średnio bym powiedział. To jest taka seria, w której nawet nie patrzymy na indywidualne wyróżnienia tego zawodnika, bo nie miał ani jednego sezonu, w którym ja bym pomyślał, ej, może chłop dostał kartę Toty, ej, może dostał złotą piłkę. No absolutnie, żaden z sezonów nie wskazywał chociaż na to, że mógłby być sensownie nominowany. No to zobaczmy, może to był ten sezon dla Cola Palmera i całego Bayernu Monachium. Na pewno nie dla Wolfsburga, ale idąc do góry, Bayern, no musi być mistrze bez jaj. Leverkusen spadło na 5. miejsce, a Bayern rywalizacji o mistrzostwo przegrał z Borussią Mönchengladbach, ale ja nie wiem, czy można tu mówić o rywalizacji o mistrzostwo, jeżeli mistrz ma 65 punktów, 7 porażek, wicemistrz 9, czwarty zespół 11. Absurd! Nie wierzę, żeby z takimi poczynaniami te zespoły mogły być jakkolwiek konkurencyjne w Europie, ale zaraz zobaczymy. Na razie widzimy, że Bayern zdobywa Puchar Niemiec, więc tu plus i wpada coś do gabloty Cola Palmera, a w Lidze Mistrzów Athletic gra z Manchesterem United. Wow. A Bayern Monachium spadł do Ligi Europy. Co prawda, akurat w tym sezonie, w takiej grupie, no ciężko. No to zobaczmy tę Ligę Europy, którą wygrywa Arsenal. Natomiast, gdzie był Bayern? Bayern odpadł. Z Bayernem z Newcastle w rundzie wstępnej, czyli tej po spadku z Ligi Mistrzów. No niezbyt udany europejsko sezon. Ogólnie niezbyt udany sezon, bo i bez mistrzostwa, tylko z pokalem. Słabiutko. Palmer też na pewno nie może być zadowolony z tego, że przestał się rozwijać. No ale zobaczmy, czy oddaje sportowo tutaj. Jamal Musiala, 21 goli jako pomocnik. To musi robić wrażenie. Jak na przykład tegoroczny sezon Cola Palmera, który już ma 20 trafień. Ale zobaczmy, jak wygląda to tutaj w 2031 roku i w wirtualnym świecie. Cole Palmer zagrał w 21 spotkaniach, strzelając 4 gole, zaliczając 2 asysty. Być może wkradła się tutaj jakaś kontuzja. Tego nie wiemy. Albo Yusuf okazuje się być lepszym piłkarzem. Tu odpowiedzi na to nie uda nam się znaleźć, bo nie mamy, nie wiem, raportu zdrowotnego. Natomiast w rozgrywkach wygranych przez Bawarczyków Palmer wystąpił 3 razy, zaliczając 1 asystę, ale ogólnie rzecz biorąc, grając dosyć solidnie, bo jak spojrzymy na te oceny, to jest on całkiem wysoko. Nie wiem, jak na to zareagować, bo tak jak wy zresztą widzieliście, wpisywałem sobie Cole Palmer tak po prostu, bo chciałem go dodać sobie do listy transferowej przed kolejnym sezonem Bundesligi. Ale już tego zrobić, znaczy, no dodać sobie mogę. Natomiast Cole Palmer przeszedł do Rayo Vallecano. Oznacza to, że zespół z Madrytu miał około 40 milionów na ten transfer. Co mogę powiedzieć? Lecimy do Hiszpanii, gdzie Rayo Vallecano ma naprawdę ciekawą drużynę. Mają tego Luisa Enrique, ale przede wszystkim mają Gabriela Jezusa. W środku pomocy, przepraszam, na boku pomocy lata tam Igor Kowalczyk. Ciekawy jestem tego ziomeczka. Ale poza tym tu jest Giannis Constantelias, który ma 83 oceny ogólnej. Ampadu, oczywiście Cole Palmer, ale Ibrahim Sangare także się tutaj znalazł. W obronie jest Estevez, Ezri Konsa, Robin Koch. Jakiś w ogóle absurdalny klub się tutaj zrobił z Ryanem Sessegnonem. No bardzo ciekawie, a najlepsze jest to, że rywalizują oni w lidze z dwoma Villarrealami, bo jest Villarreal B, no i normalny Villarreal, czyli rezerwy awansowały. I dla takich momentów lubię nagrywać te odcinki, bo proszę, tu zagramy z Villarrealem, tu zagramy z Villarrealem. Jakoś się to życie toczy, a zagnał nas tu Cole Palmer, którego kupiło Rayo Vallecano. No pięknie, słuchajcie, pięknie, bardzo mnie to cieszy. Zobaczmy zatem, jak w swoim debiutanckim w sezonie w Hiszpanii poradzi sobie Anglik. I też ciekawy jestem, czy w ogóle tutaj to Rayo gra w Europie, no bo ma taką pakę, że w sumie jakaś tam Liga Konferencji, coś tam mogłoby się podziać. Będę z wami szczery, z niewiadomych mi przyczyn nie mogę zobaczyć statystyk, bo mimo że symulowałem jak zwykle, to gra stwierdziła, że jest koniec sezonu. Troszeczkę tego nie rozumiem. Zatem jedyne, co możemy zobaczyć, to to, jak poradziło sobie Rayo w lidze i było to miejsce 9. Ale czemu tak się wydarzyło? Totalnie nie mam pomysłu. Zobaczmy, czy oni gdziekolwiek grali w ogóle. No na pewno nie w Lidze Konferencji, którą swoją drogą wygrywa Nottingham Forest. W Lidze Europy Rayo Vallecano także nie było. Za to finał dosyć ciekawy. I Liga Mistrzów też bez Rayo Vallecano, za to z Rakowem Częstochowa. A jeśli chodzi
o Puchar Hiszpanii, tu triumfował Real Madryt. No a ligę, zobaczmy jeszcze, kto wygrał. Barcelona. Kurczę, no dziwnie. Dziwnie, że nie mogę zobaczyć tych statystyk. Nie mam pojęcia, czemu tak wyszło. Na tym etapie klubu też nie zmienimy, więc no debiutancki sezon w Hiszpanii niestety będzie tutaj owiany tajemnicą. Jedno jest pewne na początku kolejnego sezonu, że całkiem Colowi Palmerowi Hiszpania się podoba, bo kolejny rok spędzi tutaj przynajmniej do stycznia, no bo sprawdzam jak zwykle we wrześniu, czy nie zmienił on miejsca pracy. To co, profilaktycznie pojedźmy sobie tutaj do końcówki maja, żeby nic nam się tutaj nie popsuło, tak jak ostatnio. No, na koniec sezonu Cole Palmer może powiedzieć uff, bo nie spada do drugiej ligi hiszpańskiej, ale było naprawdę blisko. 3 punkty przewagi nad Espaniolem to niewiele punktów przewagi. Nie ma Pucharu Hiszpanii, no jeżeli chodzi o europejskie rozgrywki, to tutaj nie ma co patrzeć. Rozwoju oczywiście także nie ma. Teraz tak naprawdę to czekamy i patrzymy, czy nie będzie tutaj zaraz downgrade'u. No bo to już jest taki moment, w którym spokojnie będzie mogła spadać ocena ogólna Palmerowi. Palmerowi, który w tym sezonie zagrał w spotkaniach ilu, Cole, gdzie ty jesteś? Tutaj. 30 spotkań, 5 goli, 7 asyst. No czyli to jest taka przeciętność. Po prostu, gdzieś tam był przez chwilę ten Bayern Monachium, ale tak naprawdę ten pierwszy sezon do tej pory był pikiem jego możliwości. Zresztą mamy nawet napisane, że forma jest zła. Ja nie pamiętam, kiedy w tej karierze jego forma była dobra, tak kiedy go wyszukiwałem. I w kolejnym sezonie widzimy się podczas styczniowego okna transferowego i możecie zapytać się czemu. I już odpowiadam czemu. A mianowicie Cole Palmer miał kończący się kontrakt, ale już nie ma kończącego się kontraktu i cała ta narracja, którą chciałem tu dołożyć, jest totalnie bez sensu. Jedyne co możecie zobaczyć, że jego Rayo Vallecano i Valencia, którą prowadzimy, jest gdzieś bliżej środka tabeli niż strefy spadkowej. Zobaczymy jak będzie na koniec. Myślałem, że tutaj wiecie, kto go podpisze, jak to będzie, kto się zdecyduje, no nie. Ziomal przedłużył umowę i tyle. No i na koniec sezonu ta sytuacja delikatnie się zmienia na korzyść Rayo, które wskakuje do topowej dziewiątki La Liga, a w zasadzie dziesiątki. Niestety, z naszej perspektywy nie wygrywają oni pucharu. Szkoda, no bo to pewnie wpuściłoby ich do Europy. A tak skupiamy się tylko i wyłącznie na popisach ligowych Cole'a Palmera, który w tym sezonie zagrał w 30 spotkaniach. Zdobył jedną, jedyną bramkę i zaliczył 4 asysty. No gościu, ty masz być tu wonderkidem. Coś to w złym kierunku poszło. No już widzę, jak ktoś wpłaca tę klauzulę odstępnego za ciebie teraz w wieku 32 lat. Ciekawie, 33 lata na karku ma Cole Palmer w roku 2035. Mimo wszystko nie odpuszcza miejsca w podstawowym składzie Rayo Vallecano, notując 31 występów, dodając do tego 6 goli i 2 asysty. No, ja bym się go pozbył, gdyby to był mój zawodnik. Z drugiej strony, na poziomie swojego klubu jest trzecim najlepszym strzelcem, więc też to chyba źle świadczy o tym klubie. Bo Rayo Vallecano w tym sezonie z ligi... myślałem, że spadło, byłem przekonany, że spadli, ale nie. Miejsce 14. Oczywiście, Puchar Kraju nie dla nich, no ale przynajmniej mieli to utrzymanie. No, wydaje się, że dla nich to w tym momencie jest naprawdę duży sukces. Ale słuchajcie, trzeba temu Cole'owi Palmerowi oddać jedno. Ziomal wskoczył na te 84 oceny ogólnej, no ale w wieku 33 lat trzyma tę ocenę. To jest naprawdę coś fajnego i godnego podziwu, bo różnie z tymi zawodnikami bywa. Czasami są w stanie oni wskoczyć na wyższy overall, ale potem bardzo szybko go tracą. Czasami jest tak, że no nie wskakują, a tutaj, co by nie powiedzieć, fajnie to wygląda pod tym względem, no że w wieku 33 lat on jest w stanie utrzymywać ten maks swojej kariery, jeśli chodzi o ocenę ogólną, no bo jeśli chodzi o wyniki, wiemy doskonale jak się to prezentuje. No ale nie skreślajmy też go, może w tym sezonie było inaczej. Zobaczmy, w tabeli Rayo Vallecano 7, czyli to jest chyba, mam wrażenie, najlepszy rok od czasu, kiedy Anglik poszedł do Hiszpanii. Barcelona wygrywa Villarreal, warto podkreślić, główna drużyna Villarreal. Wicemistrzem Real dopiero na 4. miejscu. Ale Palmer nie jest piłkarzem Rayo Vallecano, słuchajcie. To jest zawodnik, który w styczniowym oknie transferowym w takim razie zmienił klub. No, w styczniu na transfery nie patrzę. No, nie jest to problemem, bo szybko zobaczymy, jak on sobie poradził. Natomiast, no tak naprawdę, tutaj jego występy powinny być rozbite na 2. Widzimy, że były kolega klubowy, Cole'a Palmera, Madueke, skończył w troszkę lepszym klubie. No i ma też trochę lepsze statystyki, zakładam. No, bo 18 trafień. A to jest też idealny, wydaje mi się, zawodnik do porównania, bo Madueke chyba jest w identycznym wieku. Tak jest, również 34-letni zawodnik. Nie znamy jego oceny ogólnej, poznamy na dniach. No ale gra w klubie zdecydowanie lepszym. No i gdzie jest Almeria?
Okej, okay, tutaj i Cole Palmer w tym sezonie zagrał w 37 spotkaniach, czyli tam w Rayo też grał. Zdobył 12 goli, zaliczył 4 asysty. To jest bramkowo chyba jego najlepszy sezon ever. Z drugiej jednak strony jego zespół jest na miejscu 11, czyli on po prostu chciał być tam w okolicach 10 miejsca. Widać, że go tam ciągnie. Ciekawy jest to zespół z tego powodu, że gra tu Hugo Ekitike. No to jest dosyć poważny piłkarz. Niklas Villar, 83 oceny ogólne. I szukamy dalej zawodników, których w jakikolwiek sposób byśmy tutaj mocniej kojarzyli. Oczywiście jest Cole Palmer, za 3 dni poznamy jego ocenę, ale jest też Pablo Torre, który ma 86 overalla. W obronie mamy duże nazwiska w tym świecie futbolu, bo może Molina i Fletcher teraz nam zbyt wiele nie mówią, ale to jest 83, 85 oceny ogólnej, więc powiem szczerze, ta Almeria no jest zespołem co najmniej interesującym, tym bardziej, że mają dwóch bramkarzy, którzy tutaj mają klauzulę odstępnego na poziomie 40 paru milionów, więc oczywiście mówię też o funtach, o tym pamiętajmy, no więc mamy tutaj do czynienia z zespołem jak najbardziej poważnym, no i zespołem, w którym myślę, że Cole Palmer będzie powoli pełnił rolę, no, wchodzącego z ławki, bo też widzimy, że spada mu ta ocena ogólna. No ale a propos overalla, zobaczcie, rozwinął się lepiej niż ten Madueke, chłopaki w tym samym wieku, ta sama pozycja, ta sama lepsza noga, natomiast Nuni, no w tym sezonie z Barceloną, tak jak sobie powiedzieliśmy, mistrzostwo, ćwierćfinał Ligi Mistrzów i porażka w finale Pucharu Hiszpanii, no ale to był naprawdę dobry rok w jego wykonaniu, tam było 18 trafień, no więc o 5 więcej, tak, niż Palmer w lidze. No ale z drugiej strony, no, miał swój wkład w mistrzostwo. No ale a propos mistrzostw, mamy mistrzostwa Europy. Zobaczmy powołanych Anglików. Czy Cole Palmer wreszcie załapał się na wielką imprezę? Patrzymy, no i nie, bo on byłby tutaj jako prawy pomocnik. Nie ma Cole'a Palmera, na prawej stronie jest Willis, jest Saka. I dalej nie wydaje mi się, żebyśmy mieli tutaj, tak jest, nie ma. Nie ma Cole'a Palmera, Inning Junior na przykład dużo częściej powoływany, więc wydaje mi się, no, że pod tym względem całkowicie niespełniona kariera tego zawodnika, który no ani razu wydaje się, że nie załapał się na kadrę. Natomiast bardzo cieszę się, że Cole Palmer zamienił nam się tutaj w takiego piłkarskiego obierze świata. Tych krajów może nie było jakoś mega dużo, no bo Anglia, Niemcy, no i teraz Hiszpania, no ale jak na te odcinki dzieje się tutaj naprawdę sporo, ale wydaje się, no że tutaj naprawdę szybko dosyć zmierzamy w kierunku końca, ponieważ już 81 oceny ogólnej na jego koncie, ale kariery jeszcze nie kończy, no bo to już jest taki wiek, gdzie spokojnie możemy zwracać na to uwagę, bo różne przypadki w trybie kariery widzieliśmy i czasami było tak, że nawet piłkarze 33-letni decydują się, by udać się na emeryturę, zatem no trzeba będzie śledzić, obserwować, bo może to być ostatni sezon jego kariery, chociaż jak teraz się na to nie zdecydował, to wydaje mi się, że już tego nie zrobi. No to zobaczmy, bo minął sezon, jak wygląda Cole Palmer, transfery, centrum transferowe i widzimy, że to jest 80 oceny ogólnej, 35 lat na karku. Nie wiem, czy kończący się kontrakt, no nie, nie wydaje mi się i też nie mówi, że kończy karierę, ciekawe. Jego Almeria nie spada, wręcz przeciwnie, awansuje do europejskich pucharów. No to jest szok, tak samo jak fakt, że Barcelona z Realem Madryt sezon do sezonu wymienia się miejscami. Teraz Duma Katalonii czwarta, Królewscy na pierwszym miejscu. No ale jak ten Palmer sobie poradził, bo to bardzo mnie interesuje. 23 spotkania, 0 goli, 2 asysty. No, trzeba powiedzieć, że starość go chyba bardzo dopadła w tym momencie, bo po najlepszym sezonie bramkowo teraz, no wygląda to bardzo źle. No a miał kto strzelać, zobaczcie, tutaj naprawdę rozłożyły się te gole ciekawie i co więcej, Cole Palmer razem z Danim Olmo, który zagrał tylko w 4 meczach, więc może była kontuzja, razem z Fabrizio Prieto, Danim Lopezem, no i potem mamy dwóch bramkarzy. To jest jedyny piłkarz z pola w takim razie, no i ci wymienieni, którzy zagrał w meczu i nie strzelił bramki, to no nie za fajnie. No i dobra, mamy 2037 rok. Czy Cole Palmer zdecyduje się w tym roku skończyć karierę? Zobaczmy. Tak jest, tak jest. Po tym sezonie kończy karierę, już nie przyjmuje ofert. Jego ostatnim przystankiem w piłkarskiej przygodzie jako zawodnika będzie Almeria. No ale zagra w Europie jeszcze na koniec tego sezonu, więc fajnie. Ciekawie się to wszystko poukładało, no bo z Londynu przez Monachium do Hiszpanii, więc bardzo fajnie. Natomiast pytanie, czy on w tym sezonie w ogóle zagra, nie? No bo w zeszłym były spotkania, 20 parę, no ale te występy znacząco poniżej oczekiwań. No ale w tym roku trener będzie
będzie potrzebował więcej zawodników, no bo przecież grają w tej Europie, więc no ciekawy jestem. Lecimy do końca. No, wreszcie skończymy karierę równolegle, albo ktoś skończy karierę przed nami. Nie będzie tak, że my kończymy przygodę, a ktoś jeszcze gra w piłkę. Zatem sprawdźmy, jak to wyglądało. Widzimy w ogóle, że ten Betis tutaj poradził sobie nieźle w tym maju, ale co nas maj interesuje? Co nas interesuje Betis? Chociaż był na trzecim miejscu w tabeli. My tutaj jesteśmy dla Almerii, która no ewidentnie nie pogodziła zbyt dobrze europejskich pucharów z ligową przygodą, bo zakończyła ją na miejscu 14. Puchar także nie dla Almerii, natomiast zobaczmy tę Europę, to będzie pewnie Liga Konferencji, wydaje mi się. To jest Liga Europy. Drugie miejsce, czyli wyjście z grupy. No i zobaczcie, w ostatnim sezonie swojej kariery Cole Palmer grał przeciwko Chelsea, czyli klubowi, dzięki występom, w którym no w ogóle robimy ten odcinek, więc fajnie. Następnie Almeria przegrała z Kopenhagą w rundzie wstępnej. No okej, okay. A jak tam Cole Palmer? 78 oceny ogólnej. To trzeba powiedzieć, że to nie jest zły koniec przygody z piłką. Naprawdę godnie nam się zestarzał. Cały czas złoty, w wieku 36 lat. Bardzo solidnie, bo wrócił do oceny, z którą chyba zaczynaliśmy ten odcinek. No i w lidze Cole Palmer zagrał w 25 meczach. Strzelił 5 goli, zaliczył asystę, jak na dziadka. Całkiem nieźle, trzeci strzelec swojego zespołu. Pafundi, to jest fajny piłkarz do kariery, polecam. No ale jeszcze zobaczmy tę Ligę Europy. Almeria, 4 spotkania Cole'a Palmera, 1 bramka Cole'a Palmera. No mogło być zdecydowanie gorzej. Bo na przykład w Pucharze Hiszpanii nie strzelił. I ciężko mi na sam koniec jednoznacznie ocenić ten odcinek i karierę Cole'a Palmera, bo sportowo nie była ona udana. Natomiast mówiąc, że była nieudana, też bym przesadził. Koniec końców załapał się chociażby na transfer do Bayernu Monachium. Ligę Europy wygrał. No ale z drugiej strony nie zdobył żadnego ligowego mistrzostwa, jeśli się nie mylę. Na pewno cieszy mnie fakt, że pozwiedzał trochę klubów, bo to było naprawdę fajne odświeżenie, jeśli chodzi o tę serię. Jeżeli wy szukacie odświeżenia swojej biblioteki gamingowej, to jeszcze raz polecam wam World of Warships. Sprawdzajcie koniecznie, link macie na dole w opisie. Jeśli jeszcze nie rejestrowaliście się, to naprawdę warto skorzystać z tego kodu, który daje wam serio przyjemny pakiet startowy. Więc przypominam, wszystkie szczegóły na dole w opisie. A my już niedługo widzimy się w kolejnym odcinku.